Tym razem zajmiemy się standardowymi potencjałami redukcyjnymi. Tu mamy kilka wybranych wartości standardowych potencjałów redukujących. Reakcje, które tu widzisz, to tak zwane reakcje połówkowe. Są to reakcje redukcji. W trakcie redukcji następuje obniżenie stopnia utlenienia danego elementu. Aby do tego doszło, potrzebna jest odpowiednia liczba elektronów. W tym przypadku kation srebra pobiera elektron, w wyniku czego przechodzi w obojętne srebro. Standardowy potencjał reakcji wynosi 0,8 V. Ta wartość została zmierzona względem połowicznej reakcji redukcji kationu wodoru do wodoru. Przyjęto, że potencjał redukcji wodoru wynosi 0 V. Ta reakcja zachodzi na tzw. standardowej elektrodzie wodorowej. Każda reakcja połówkowa jest zawsze porównywana z reakcją, jaka zachodzi w elektrodzie wodorowej. Im wyższa wartość standardowego potencjału redukującego, tym większe prawdopodobieństwo, że półogniwo zawierające daną elektrodę będzie półogniwem, na którym zachodzi redukcja. Porównajmy ze sobą redukcję jonów miedzi 2+ i cynku 2+. Jeśli redukujemy miedź z drugiego stopnia utlenienia do obojętnej miedzi, czyli do zerowego stopnia utlenienia, to standardowy potencjał reakcji wynosi 0,34 V. Jeśli redukujemy cynk z drugiego stopnia utlenienia do obojętnego cynku, to standardowy potencjał redukcji wynosi minus 0,76 V. Im wyższa wartość potencjału, tym większe prawdopodobieństwo redukcji. Jeśli masz dwa półogniwa, gdzie jedno zawiera elektrodę cynkową, a drugie elektrodę miedzianą, to z elektrodą miedzianą będzie półogniwem, na którym zachodzi redukcja. Natomiast półogniwo z cynkiem będzie tym, gdzie zachodzi utlenianie. Równanie połówkowe przedstawiające utlenianie będzie równaniem odwrotnym do tego zapisanego w tabeli. Aby zapisać ogólną reakcję redox, jaka zachodziłaby na ogniwie cynkowo-miedzianym, wystarczy zsumować te reakcje połówkowe. Elektrony powstające w procesie utleniania są wykorzystywane w procesie redukcji. Po lewej stronie równania otrzymujemy dwudodatni kation miedzi i obojętny cynk. A po prawej mamy obojętną miedź i dwudodatnie kationy cynku. Tą reakcję omawiałam dokładniej przy okazji omawiania ogniwa galwanicznego. Zastanówmy się teraz, jak możemy obliczyć potencjał standardowy dla ogniwa, w którym zachodzi taka samorzutna reakcja. Taki potencjał nazywany jest siłą elektromotoryczną ogniwa. Jest on różnicą pomiędzy potencjałem standardowym katody a potencjałem anody. Siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego wynosi 0,34 odjąć minus 0,76, czyli 1,1 V. Rozłóżmy na czynniki pierwsze reakcje utleniania i redukcji. Utlenia się cynk. W wyniku procesu utleniania cynk traci dwa elektrony, przez co przechodzi na plus drugi stopień utlenienia. Te dwa elektrony przechodzą następnie do procesu redukcji, dzięki czemu może nastąpić redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia do stopnia zerowego. Cynk jest czynnikiem, który umożliwia redukcję miedzi. W związku z tym mówimy, że cynk jest reduktorem, umożliwia redukowanie. Substrat z reakcji utleniania to reduktor. Dzięki obecności reduktora miedź, a dokładniej kationy miedzi 2+, mogą być redukowane. Potrzeba do tego dwóch elektronów od cynku. Dzięki temu, że kationy miedzi 2+, pobierają w trakcie redukcji dwa elektrony, umożliwia to redukcję cynku. A w takim razie kationy miedzi 2+, substrat w reakcji połówkowej redukcji, jest utleniaczem. Utleniacz to czynnik umożliwiający zajście reakcji utleniania. Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na wartość potencjału w tej tabeli. Powiedziałam wcześniej, że im bardziej dodatnia wartość potencjału, tym większe prawdopodobieństwo zajścia procesu redukcji. Im coś ma większy potencjał redukujący, tym chętniej chce się redukować, a przez to tym silniejszym jest utleniaczem. W takim razie kationy miedzi 2+, będą mocniejszym utleniaczem niż kationy cynku 2+. Teraz zastanów się, jak będzie sprawa wyglądać w przypadku zestawienia litu z cynkiem. Lit ma jeszcze bardziej ujemny potencjał aniżeli cynk, więc będzie chętniej utleniał się niż cynk. Będzie w takim razie lepszym czynnikiem redukującym od cynku.
Natomiast w tym zestawieniu to cynk będzie pełnił rolę utleniacza.